Karpaty, tworząc pewną wspólnotę, mają właściwie więcej wspólnoty niż tego, co możemy powiedzieć odrębne. I widać archiwalne zdjęcia z właśnie Haliczami. To jest mniej więcej ten teren tutaj. Tak on wygląda. Złożoność życia, złożoność ekosystemów jest przez nas do końca niepoznana. Nigdy nie wiemy, co możemy stracić, kiedy stracimy chociażby jeden gatunek. W Polsce pomimo wielu zmian ostatnich lat mamy do czynienia z pewnym stereotypem, który niestety pokutuje, że gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą przy udziale małych przeżuwaczy, czyli w przypadku polan i hal górskich owiec, przynosi dewastację. Dlatego też wiele mówiliśmy o tym, jak tradycyjna gospodarka pasterska wpływa na zachowanie środowiska przyrodniczego. Tak to kiedyś wyglądało. No i nawet zwróćcie Państwo uwagę, jak intensywny wypas był i koszenie, to nawet tych borówczyzn nie było dużo, prawda? Oj, owieczkę baranie, cieszym sa ja z wami. Wędrując i spotykając się, wracamy, że tak powiem, do tożsamości swojej. Myślę, że to wspólne nasze bogactwo, bogactwo natury, bogactwo kultury daje nam mocne fundamenty do jasnego spojrzenia w przyszłość i budowy takiego partnerstwa w Karpatach, które będzie ożywcze, będzie źródłem do nowych wyzwań dla Europy. To jest długa droga przed nami, bo też w świadomości społecznej trzeba przebudować spojrzenie na pasterza. Że to nie jest ten pasterz, który gdzieś tam przyszedł, coś robi. To jest nasz pasterz, to jest nasz baca. Działanie stowarzyszenia Ekopsychologia jest skierowane do mieszkańców Karpat, żeby nikt w zamian za nich nie podejmował decyzji, co w tym regionie ma się wydarzyć. Tworzą się lokalne partnerstwa, różnicuje się oferta. Generalnie rzecz biorąc, wprawdzie Karpaty nie są spójnym regionem turystycznym, no niemniej jednak z turystycznego punktu widzenia to jest region bardzo ważny w każdym z tych państw. Niestety przykre wnioski są takie, że to jest region będący właściwie białą plamą w świadomości turystów. Region zupełnie nierozpoznawalny. Konwencja karpacka jest dokumentem międzynarodowym, a w tym momencie żaden ze samorządów lokalnych nie bierze udziału w konsultowaniu jej dokumentów. I to staramy się przełamać. Kultura pasterska jest oparta na dialogu, więc jak najwięcej właśnie tego typu spotkań, rozmów, żeby też zrozumieć naszą sytuację. Nie? To, że my chcemy wytwarzać te nasze osypki, sery, chcemy je sprzedawać, ale jako produkty regionalne. I tak naprawdę ten projekt jest próbą wypracowania pewnej płaszczyzny, wręcz wzorcowej koegzystencji między człowiekiem a przyrodą, polegający na zrównoważonym gospodarowaniu. Wiele hal w Karpatach zarasta, a przez to tracimy bardzo wiele różnorodności biologicznej. No, tutaj jeszcze w miarę możliwości można coś zobaczyć. Tu jest ta część, która była jak gdyby najpóźniej opuszczona. No i to jest koniec Hali Czarnego. Jasli, pasli za tam na dolinie, na tej chrustej dziatelinie. Wypas owiec, sposób w jaki owce wygryzają trawę i generalnie runo łąk wskazuje, że jest to możliwość rozwoju gatunków niskich, gatunków, które wymagają dużo światła, które przy innym użytkowaniu po prostu nie mają racji bytu. Na takim metrze kwadratowym hali można doliczyć się kilkunastu, o ile nie kilkudziesięciu gatunków, na przykład flory, a co za tym idzie oczywiście fauny. A tam gdzieś w lesie, z braku światła, no jest to ograniczone praktycznie tylko do kilku gatunków.
Dla mnie takim przesłaniem, które najbardziej do mnie trafił dzisiaj, to była ogromna odpowiedzialność, którą my niesiemy ze sobą jako mieszkańcy Karpat. To tylko od nas zależy, co w tym regionie się wydarzy. Więc trzeba by zacząć od promocji, od pokazania, gdzie my w ogóle jesteśmy, co my tu mamy wspaniałego. Że w moim ojcowskim domu Kany do dnia dzisiejszego, za tydzień, mając wesele córki, i tak będzie śpiewana pieśń: ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego, chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego.